Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na drugi odcinek z serii Zagramy w Dark Souls 3. Znajdujemy się aktualnie w kapliczce Zjednoczenia, do której trafiliśmy ostatnio. I zgodnie z tym, co mówiłem w poprzednim odcinku, zanim wyruszymy na jakąś wyprawę, to chciałbym się, kurczę, jednak rozejrzeć troszeczkę tutaj. I nawet nie wiem, od czego zacząć, aż normalnie głowa mała jest na to, ile tu jest możliwości, jakie to jest olbrzymie, przynajmniej takie wrażenie na razie sprawia. Czekajcie, zeskoczmy na dół. Oczywiście, tak jak mówiłem, seria na ślepo, więc będę tutaj dużo eksplorował. Postaram się tutaj dużo też wam pokazać. Czy ja w zasadzie tutaj powinienem pójść, nie wiem, czy to jest do końca bezpiecznie też. Cholera wie, może to sprzeć do jakiejś kolejnej lokacji. Chyba jednak nie, co? A może, może? Nie, tu już słyszę kowala, tu gdzieś jest Andre. Ja cały czas nie wierzę w to po prostu, że to jest Dark Souls 3. Naprawdę to jest tak świetna wiadomość. Na razie ta gra chodzi tak dobrze, tak mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie dalej oczywiście. Nie mogę się doczekać też już pierwszych prawdziwych raidów na bosie, choć ostatnio już w poprzednim odcinku mieliśmy taki mały przedsmak tego, co może nas czekać dalej w grze, więc tutaj było jeszcze właśnie z tą chciałem porozmawiać i z tym karłem u góry na tym wielkim tronie. Zobaczymy, co oni nam powiedzą i później chyba przeniesiemy się już do kolejnej lokacji. Ale najpierw dobra, pogadajmy sobie z nim. Ciekawe, czy ty będziesz takim... Czy będziesz ze mnie szydzić tak, jak to było na przykład w Dark Souls 1? Czy będziesz spełniał podobną rolę? Albo na przykład w Demon Souls? Tak, już to czuję. Po jego tonie, od razu to widać. Będzie nas wnerwiać. Gives me conniptions, and it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Upadek. Od razu rezygnacja, nie? Od razu gest związany z poddaniem się. A spójrz mi w ogóle w oczy, jak rozmawiasz, kurczę. Już mi się to podoba. Coś więcej powiesz? Sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. We're talking true legends, those who would link the fire. We're not fit to lick their boots. Rozumiem, że chodzi o te trony. A może nie? Dobra, on już się powtarza. W takim razie chodźmy do chyba jedynej osoby, czy tam istoty w zasadzie, która znajduje się na jakimś tutaj tronie. Chyba że kogoś jeszcze tutaj przeoczyłem, ale zaraz się to powinno okazać. Ej, co to jest za inskrypcja? Wryty tekst. Święty król Rlotrik. Ostatnia nadzieja rodu. Dobra, tu jest już pusto. Znaczy, nikt tam nie siedzi, nikt tutaj nie przebywa na tym tronie. Tu ktoś jest. Wygnaniec Ludlet? Ludlet? Tak, Ludlet. Śmieszne imię. Święty Ald... A, dobra, tu już będą pewnie ci lordowie, znaczy władcy, których widzieliśmy w cutscence, w openingu wprowadzającym do gry. Porozmawiamy z nim. Look not in bewilderment, as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? Five thrones will take five lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked. Dobra, czyli każdy nam tak naprawdę przypominał o naszym przeznaczeniu, o naszym zadaniu. A reenactment of the first linking of the fire. Czyli na razie nasze zadanie fabularne jest dość jasne jak na Soulsy. I may be but small. But I will die a colossus. Knowest thou of our five? Dobra, już się powtarza. Znaczy, bardzo fajnie jest poprowadzona fabuła na razie. Dość dużo można z samych dialogów wywnioskować, tylko wystarczy tak naprawdę posłuchać. Wiecie co, mam wrażenie, że chyba tutaj tak naprawdę widzieliśmy z grubsza wszystko, co chcieliśmy. Jeśli coś pominąłem, no to... Ktoś się bawi tutaj też
postawami bitewnymi, tam Battle Arts tak naprawdę. Więc myślę, że możemy wyruszyć już do wysokiej ściany Lothric. I to jest miejsce, które po samym obrazku już delikatnie powiem wam, że kojarzę, z tego względu, że to jest właśnie lokacja, w której byliśmy na Gamescomie. A to jest bardzo dobra rzecz, znaczy w której grałem na Gamescomie i którą najczęściej chyba pokazywano w trailerach i tak dalej. I to jest bardzo dobra rzecz, że to jest pierwsza lokacja, no bo po prostu szybko ją sobie przejdziemy i dalej już będziemy grać w 100% na ślepo. Choć oczywiście... Czemu tu nie ma żadne ognisko? Dobra. Robi się dziwnie. Znaczy w ogóle mam jakąś pochodnię tutaj tak z ciekawości, tylko zobaczę... Czy to tutaj mamy strzały, bełty. Bardzo też ponoć fajne i będę chciał to ograć na streamach, między innymi dzisiaj wieczorem na streamie, jeśli się wszystko wyjdzie zgodnie z planem, jeśli się uda go zorganizować. Bardzo fajnie też wygląda łucznik, bo w przeciwieństwie do innych solsów ponoć tutaj jest naprawdę bardzo dobrze zrobiony. I wow. I bardzo szybko się strzela z łuku, co może się nieźle sprawdzać. Znak przyzwania. Molman. No proszę, już mamy jakieś pierwsze znaki, jakieś pierwsze oferty do współpracy do gry z... no akurat z zima, kurde, fajnie wygląda koleś. Do gry z innymi graczami. Oczywiście trzeba zniszczyć coś rolując. A jak? Słuchajcie, mam 160 klatek na sekundę w tym miejscu, naprawdę już myślę, że na płynności nie powinniśmy stracić, co będzie bardzo dobrą informacją też dla was oczywiście na nagranie. Będzie się to znacznie przyjemniej oglądało. No i mamy pierwsze ognisko, pierwszego bonfire'a. Tak, no i właśnie te miecze, które tworzą ognisko, jesteśmy w stanie zdobyć. Chyba po bossach jakoś zazwyczaj tak to będzie wyglądało. Tak to chyba będzie tutaj zorganizowane. A może się mylę, nie wiem. Naprawdę jestem, czuję się bardzo zagubiony. I w tej serii pierwszej w Dark Souls 3 na pewno często będę popełniać jakieś błędy, z których później, oczywiście z perspektywy czasu, sam się będę śmiał. Więc spokojnie piszcie mi jakieś rady. I oczywiście tylko starając się unikać spoilerów, bardzo was proszę. Bo chcę w miarę tutaj wszystko na ślepo sobie odkrywać. Inaczej grać i samemu to do większości takich, no akurat bardzo ważnych rzeczy dochodzić. Natomiast, oho, widzę smoka. Natomiast mimo wszystko bardzo was proszę o jakieś tam wyjaśnienie jakichś kwestii, które myślicie, że są bardzo istotne, a mogę sama to nie wpaść na przykład. Patrzcie, to jest właśnie to, o czym opowiadałem. Że bardzo fajnie się zachowują przeciwnicy. Niektórzy są dla nas naprawdę pasywni, nie chcą nas zabijać. Natomiast możemy to zrobić, żeby zdobyć darmowe dusze tak naprawdę, nie? Chodź, patrzcie, sztylety mają, to cholera wie, czy by się nagle na nas nie rzucili. Proszę bardzo. I co mu dało ten okrzyk? Czy ten krzyk? Nie krzyk, kurde, tylko ten dźwięk. Nic mu to nie dało, bo zginął od razu. Dusza opuszczonego ciała. Te dusze, które zdobywamy, możemy sobie... skonsumować, kiedy mamy tylko na to ochotę. Nawet jak zginiemy, to ich nie tracimy, bo są na naszym ekwipunku, więc to jest bardzo fajna sprawa. O, i mamy pierwszego smoka. Coś czuję, że za chwilę zostanę zabity przez niego. Aha. To ten smok chyba dawien dawna nie żyje, choć takie coś tutaj widzimy. Nad nim. Coś tu się unosi w powietrzu, co może sugerować, że za chwilę jednak kurczę stwierdzi, że a, ożyje i zabije dema. Bardzo jest to możliwe. Pytanie, czy chce iść na dół, czy tutaj? Powiedzmy, że tutaj chce iść. O, wyznają smoka, proszę, proszę. Co to robi, cholera, ten dźwięk? Czy to jakoś ich motywuje do walki, żeby się nagle na mnie rzucić, czy co? I powiem wam, że tak, to jest to miejsce, w którym już byłem na Gamescomie, natomiast... Nie wiem, czy to się dużo zmieniło, ale nie kojarzę tego wszystkiego. Bo tam, no, to było, nie wiem, z 8 miesięcy temu, czy coś takiego, a może nawet trochę więcej. Ale przynajmniej pół roku temu, więc, no, bez obaw, to nie jest tak, że ja znam to miejsce, to po prostu tak, że kojarzę. Wiem, czego można się tutaj spodziewać, ale... Czego... się tutaj na pewno możemy spodziewać, tego nie wiem. Dobra. Jest kolejny skarb, słuchajcie. Mamy lornetkę, o, czyli jednak jest lornetka, a nie żaden teleskop, jak też w Demon's Souls było. Swoją drogą, zastanawiam się też, jak dużo nam zejdzie czasu do kolejnego bossa. I jak wielu z ich tutaj właśnie w Dark Souls 3. Nie rozwalimy tego.
W żaden sposób. Dobra, tu jest czysto. W takim razie, cóż, możemy to miejsce zostawić i chodźmy dalej. Oczywiście, tak, wracając do tego tematu, co chyba nie dokończyłem, odnośnie tego, że będę prowadzić tę serię na ślepo, co już mówiłem na początku, w pierwszym odcinku, zupełnie w pierwszych sekundach nagrania. Natomiast chcę, podkreślam to jeszcze raz po to, że później sam się będę pewnie ze swoich błędów tutaj śmiał. I nie tylko chodzi mi o rady, o których już wspomniałem, natomiast chciałem powiedzieć jeszcze o tym, że... Na pewno ta seria nie będzie doskonała pod wieloma względami, to znaczy wiem, że mogę tutaj coś przegapić, ale będą na pewno też kolejne serie. I to na streamach i na YouTubie oczywiście, także serdecznie zapraszam was już teraz na kolejne serie. Myślę, że tutaj aktualnie, jeśli chodzi o tę produkcję, o tę serię, jeśli ją oglądacie na bieżąco i kiedy ją nagrywam, to myślę, że powinniście nie powinniście narzekać na niedobór materiałów, taką mam nadzieję przynajmniej. Dobrze, czy ja tutaj chcę zejść? Myślę, że spróbujemy. Choć to jest trochę wbrew mojej zasadzie, że najpierw jak eksplorujemy, sprawdzamy wszystko, co jest na danym piętrze, a dopiero idziemy później gdzie indziej. Zaraz. Nie, dobra, tu nie ma żadnego skarbu, bo to było widać, ale mogliby tam coś dać. Żeby tam, wiecie, zaskoczyć po coś. Dusza opuszczonego ciała. Właśnie w Soulsach jest tak, że okej, są skrzynie. Przed tą smok. No nie, proszę. Żywy. Są skrzynie, okej. Natomiast bardzo rzadko po zniszczeniu skrzyni coś się zdobywa. Ale później jest tak na przykład, że nie wiem, przypadkiem sobie zniszczycie skrzynię i się okazuje, że jednak kurczę. Oj, chciałem sprawdzić zbroję, dzięki. Że jednak zdobywacie skrzynie i że warto jednak je niszczyć, nie? I zdobywać przedmioty. Więc później znowu nadchodzi taki etap, że bardzo, bardzo dużo rozbijacie tych skrzyń, a później znowu przez długi okres nie macie nic w nich, żadnego skarbu i znowu rezygnujecie, później znowu coś tam znajdziecie fuksem i tak to już właśnie wygląda. Przynajmniej w moim przypadku tak jest, takie mam zawsze poczucie. Choć i tak z reguły staram się rozbijać te skrzynie. Albo beczki. Oj. Kurde, te bełty. O Jezu. Żeby to nie było zaraz zabójcze dla mnie. Dobrze, że zdecydowałem się wziąć jednak więcej estusów, które nam regenerują życie, a nie tych estusów, tej popielnej butelki estusa, która nam regeneruje punkty many. To znaczy skoncentrowania, skupienia. O, skupienia to było to słowo. Kurde! Ktoś do tego kusznika najpierw. Bo działa mi naprawdę nerwy. Dobra. A teraz możemy się na spokojnie zająć tobą, kolego. A może nie na spokojnie, bo mnie zaraz zabije. Ej, serio mnie zabije. No proszę! Proszę, żeby tak nie było tylko. Okej, okay, ja się uleczę, ty się uleczysz. Spoko, nie no, ale on sobie całe życie zregenerował. A ja nie! Dobra, po nim. Kurde, z jednym przeciwnikiem, żeby się tyle męczyć, to jest wstyd, naprawdę wstyd. Już mam takie poczucie, że się zgubiłem, nie? Znaczy wiem, jak tam cofnąć się, gdzie byłem, ale mam poczucie, że chyba tak nie powinienem tego eksplorować. No ale o co? No, o to chodzi, nie? To przejść na ślepo. Mówię, nie wszystko będzie idealne. Ktoś tam łazi. Okej. Okay. Ty będziesz chyba mocny. Tak, ty jesteś mocny. Ty jesteś bardzo mocny, bo muszę aż dwa razy go zbackstabować, żeby go zabić. Żeby myśleć w ogóle o zabiciu. Ej, to było dziwne. Ja nie mogę, te obrażenia. Szybko, szybko, unik! Fajnie, że możemy chwilę chodzić, lecząc się. To jest dość pomocne. No co to było? No nie! No nie! Od razu! Zaatakował. Dobra, ale daj spokój, kolego, już nie żyje. Okej, okay, słuchajcie, robi się naprawdę... wymagająco. Naprawdę wymagająco. W ogóle bardzo fajnie wyglądają też te osoby, te stwory już przemienione w te drzewa. Zobaczcie, jak bardzo trudno jest zauważyć moment, kiedy on zatraca się już jakby ten człowiek tutaj. Ten humanoid w zasadzie, a kiedy zaczyna się drzewo, nie? To wygląda jakby oni w zasadzie tak rośli tutaj. Znaczy, zarazem fajnie to wygląda, a zarazem straszne jest to trochę. Dobrze, czyli tak. Tam moglibyśmy też pójść. Ja poszedłem ostatnio tam. Moglibyśmy jeszcze sobie zrzucić ogień tylko na to, co się znajduje, powiedzmy w tym miejscu. Tylko starając się też nie utracić tych naszych dusz wszystkich, byłoby bardzo przyjemnie.
Ale rzućmy okiem może, co się tutaj znajduje. Oho, mamy psiaka. Po raz kolejny. Ja bym musiał sobie w końcu ulepszyć też ten toporek. Bo tak to może być trochę słabo. Ale go odrzuciło. Ktoś mi tutaj na plecy właśnie wskoczył. I widziałem, że strzelasz i słyszałem cię. Bardzo dobrze. On tutaj mnie... Nie zajdziesz mi w żaden sposób, kolego. Właśnie ciekaw jestem też, czy... Nie wiem, może ktoś tam z was się orientuje. Jak to w końcu wygląda sytuacja z Dark Souls 3? Czy to będzie ostatni Souls? Znaczy ostatni z Dark Soulsów? Czy nie? Bo najpierw było mówione, że tak, to będzie ostatni Souls. Później była informacja, że... Jezus Maria, jak ty bijesz mocno. Później była ta informacja bodajże prostowana, że to ma być punkt zwrotny serii, a nie ostatni Souls. Natomiast ostatnio znowu słyszałem, że to niby ma być ostatni Souls, więc... O kurde, zaraz tracę duszę. Więc już sam do końca nie wiem, czy to jest ostatni Souls, czy nie, ale wydaje mi się, że raczej to będzie punkt zwrotny serii, a nie koniec, bo... Dobra, wiecie co, usiądę może? Nie usiądę, zaraz zginę, kurde, dajcie mi spokój! Zostawcie mnie w spokoju, nie chcę z wami już walczyć! Przepraszam za to, co zrobiłem! Wolę jeśli po moje doświadczenie utracone, wolę je odzyskać, a dopiero później sobie tam eksplorować. Cofnisz się, kolego? Cofnisz się, czyli za chwilę będę już mógł tutaj usiąść. No bo bez potrzeby tak naprawdę straciłem te estusy. A to jest jednak głupie, żebym tam szedł i eksplorował. Wolę już najpierw sprawdzić jedną część Lothric, a dopiero później ruszać dalej. Kiedy bym mógł w końcu usiąść? Przecież on już sobie poszedł stąd, nie? Czy może zaraz się rzuci na mnie? Jest tutaj gdzieś? Kolego, gdzie ty jesteś? Nie widzę go, a nie mogę usiąść na dole? Co jest grane? No, teraz mogę! Musiałem odejść od ogniska, fajnie. Także możemy też się spokojnie oczywiście przenieść, jak widzicie, od razu do na przykład... albo do innego miejsca, albo do kapliczki Zjednoczenia. Czyli mamy tutaj cmentarz popiołu i wszystkie te ogniska związane z cmentarzem popiołu. I mamy teraz już wysoką ścianę Lothric. No i dalej oczywiście będą nam się pojawiały kolejne takie, powiedzmy sobie to, krainy, a nie konkretne lokacje. Będzie tak fajnie posegregowane. I bardzo dobrze też, że wykorzystali pomysł, który był w Dark Souls 2, czyli... No, dodanie zdjęć do lokacji, no bo jak już jest ich bardzo dużo, jesteśmy na dalekim etapie gry, to można czasami zapomnieć tam po nazwie i nie skojarzyć danego miejsca, danego konkretnego ogniska szczególnie. I to było właśnie bardzo fajne w Dark Souls 2, że z tego skorzystali. Natomiast nie rozumiem zupełnie, dlaczego z tego zrezygnowali przy okazji Bloodborne'a. Bo w Bloodborne właśnie powrócili znowu do tego, że były tam nagrobki i były tylko nazwy konkretnych tam miejsc, tam latarni, a... Nie było zdjęć, nie? I to tego mi właśnie bardzo brakowało, powiem wam. Natomiast tutaj widzę, że to powróciło i jest to jak najbardziej na plus. Jest to bardzo, bardzo fajna opcja. Też niektórzy mówią, że Dark Souls 3 wygląda bardzo Bloodborne'owo. Znaczy, nie można zaprzeczyć takiemu wrażeniu, nie? Na pewno jest to słuszne spostrzeżenie. Kurde, nie sądziłem, że go zbackstabuję. Że go zbackstabuję, jak on leżał, nie? Natomiast myślę jednak, że kurczę, poczekajmy, zobaczmy, jak będzie dalej gra wyglądała. I wtedy będziemy oceniali, bo na razie to no, za wiele nie widzieliśmy, nie? Na pewno będzie miała gra dość taki mroczny klimat, znacznie, myślę, jeszcze cięższy niż poprzednie Souls, niż na pewno Dark Souls 2, może nawet niż Dark Souls 1. Generalnie jeśli chodzi o taką też postrzeganie tych Soulsów poprzednich, to powiem wam szczerze, że osobiście znacznie bardziej przypadło mi do gustu Dark Souls 1 niż dwójka. Mimo że dwójka była no, dłuższa. No, obiektywnie, było więcej tam bossów, więcej soundtracków, więcej lokacji, dłużej się to przechodziło. Natomiast bardziej mi się, kurczę, podoba jednak to... A może na górę pójdziemy tym razem? Spróbujmy. Dobra! Nie będziemy tego próbowali. Czyli mamy naszego smoka. Okej. Okay. Jezu, on na mnie tutaj zaraz zabije. Czy on spalił wszystkich u góry już? Aha, oni płoną cały czas. Patrzcie na to. Ej, to było genialne! To było genialne! Bo teraz... Oho, jeden tylko przestał. Czyli jeden tylko się ostał i przeżył, słuchajcie. Ale... Myślę, że już niebawem... Co on jest jakiś kurde nieśmiertelny? Co to ma być? Jest jakiś bezpieczny punkt, czy co? Czekajcie, zobaczę, czy mnie to spali, czy nie. Wiem, dość nierozsądne, ale spróbujmy. Tak, to jest bezpieczny punkt. Ciekawe, jak teraz po tym przebiegnę, to czy zacznę się palić? Nie, nie zacznę. Bardzo dobrze. Ej, to skoro może byłby na przykład rozpalony, to miałbym jakąś większą odporność na ogień, czy coś takiego. Choć nie sądzę, nie sądzę. Dobra, przebiegnijmy to może.
Z jednej strony spoko opcja, żeby wyczyścić sobie lokację. Z drugiej strony, no, utrudnienie, bo teraz smok nas będzie gnębił. Dobra, nie wiem, czy nam tutaj jeszcze da się we znaki, czy już odpuści. Natomiast czuję, że... No właśnie, bo on jest tuż nad nami. Czuję, że nas może znowu zaatakować. Dobra, to jesteś ty. Jak nas smok zaatakuje, to obaj zginiemy. Kurde, nie wyszła riposta. O Jezus Maria. Ale on jest mocny. Jaki on jest agresywny, jaki mocny, nie? Czy mocny, jeśli chodzi o obrażenia? Bardzo, bardzo agresywny. Czekajcie, wycofam się troszeczkę. Można by wykorzystać smoka do zabicia go. Ej, no proszę, bez takich. Ja też tak cię walnę. Nie walnę tak. Ja walczę uczciwie, nie jak on. Kurde! Nie potrafię z nim walczyć. Zupełnie. Dobra, ej, no miał być backstab. Koniecznie to miał być backstab. Dobra, może się wycofam, bo zaraz znowu zginę. Odznaczmy go sobie, żeby szybciej się tutaj przedostać. Właśnie oni sobie za bardzo przeciwnicy w Soulsach nie radzą z zakrętami, więc to jest fajna opcja, żeby uciekając robić jak najwięcej zakrętów i wykorzystywać otoczenie. Bo zazwyczaj oni się na chwilę zatrzymują wtedy. Kurde! No bez przesady, ile tych ataków można wykonywać? No w końcu padł! A to jest zwykły przeciwnik, słuchajcie, tylko 200 dusz chyba dostałem, więc... O, już nie mamy stusów nawet. Okej. Okay. Będę musiał się przyzwyczaić do Dark Souls 3. Oj, będę musiał się przyzwyczaić i to bardzo. Przydałby się też jakiś skrót w końcu. Dusza opuszczonego ciała. Czy ty wstaniesz? Tak. Nie no, proszę. Bez przesady. Czy bez jaj. No nie! Nie, 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 nie. Bez takich. Następnym razem jak będę walczyć z nimi, wykorzystam też ten okrzyk bojowy, który mamy. Może nawet teraz. Dobra, chyba mamy naprawdę mocno ulepszone, czy zwiększone obrażenia, jakie zadajemy. Co mi się podoba. Ale nie podoba mi się to, że nie mamy żadnych estusów teraz. I ciekawe też, czy będzie jak w Dark Souls 2, że będą pojedyncze przedmioty, które się nie respią, nie regenerują normalnie przy... O Jezus Maria, co to było? Przy odpoczynku. Czyli takie klejnoty życia, powiedzmy. Czy to będzie, czy nie? Myślałem, że to jest NPC, a on nagle się rzucił po prostu... Zawał na miejscu wręcz. Okej, na razie jest ciężko. Ciężko się na początku przyzwyczaić. Ale idziemy do przodu. Przed to ognisko. Proszę, żeby to była prawda. Przed to ognisko, przed to ognisko. Kocham was, jeśli to jest prawda. Proszę, żeby to nie był zbiorczy masowy troll. A tutaj wychodzę i smok. Jest ognisko, dziękuję, dziękuję, dziękuję. To jest kolejne ognisko, prawda? Rozpal, tak, nie było nas tutaj. Świetnie. Już chciałem mówić, że długo, długo nic nie było. Znaczy długo, długo. Teoretycznie dystans malutki, ale zobaczcie, jak schodzą te estusy tutaj w tym Soulsie. W zasadzie to się cofnę też. Przejdziemy się na chwilę, znaczy przeniesiemy się na chwilę, skoro mamy punkt odpoczynku. Przeniesiemy się do Kapliczki Zjednoczenia. Zajrzę sobie tylko do Kowala, do Andre, naszego ulubionego starego znajomego z Dark Souls 1. Czy przypadkiem nie mogę u niego kupić troszeczkę przedmiotów do ulepszenia naszego toporka? Bo jeśli tak, mamy duszę, mogę też skonsumować kolejne dusze, które mam w inwentory i trochę sobie polewelujmy. A, patrzcie, ja z tą kobietą jeszcze nie rozmawiam. Na pewno ze mną nie rozmawiałem. But a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy want, no? No dobra, skoro mówisz, że masz ciekawe rzeczy, jakieś drobiazgi, masz na pewno pochodnie i powiem wam, że to może być głupie, ale kupię sobie pochodnie. Jedną przynajmniej, bo no nie wiadomo, gdzie trafimy, nie? Klucz do walącej się wieży za kapliczką, 20 tysięcy. No normalnie klejnot rodowy Artoriasa z Dark Souls 1, nie? Okej. Okay. Zobaczmy dalej, mamy kolejny... A, to jest klucz. Aha, to jest po prostu posegregowane to wszystko. Wspomożenie leczenia. 500. Ile ten cud wymaga? 8 punktów wiary. Ja mam 9. Co wy na to, żeby to sobie kupić? Byśmy mieli jakiś podstawowy cud? Myślę, że jak najbardziej można sobie z tego skorzystać. Zobaczmy też jeszcze, co to jest za ustrojstwo. Talizman. Zaraz.
Czy będę musiał dodatkowo sobie talizman kupić jeszcze, naprawdę? Bo ja, wydaje mi się, że... No właśnie, z tego co ja mam, z tego nie jestem w stanie korzystać, bo to wymaga 14 punktów wiary. No a ja punktów wiary nie będę dawał, bo ja nie jestem klerykiem. Natomiast w takim razie jestem zmuszony do tego, żeby kupić sobie talizman jeszcze od niej. Ale kurde, nie pomyślałem. Nie no, z talizmanem też nie skorzystam, bo on wymaga aż 10 punktów wiary. Ale to jest tylko jeden level. Dobra, tyle to jeszcze przeżyję. W takim razie niech będzie talizman. Myślę, że całkiem spoko opcja też na urozmaicenie sobie gry i niejako ułatwienie też troszeczkę, bo zawsze będzie to jedno czy tam dwa uleczenia więcej. Tylko trzeba będzie już zacząć też dysponować rozsądnie naszymi statystykami, bo... Czekajcie... Znaczy naszymi estusami, bo teraz i będę wykorzystywał manę, znaczy punkty skupienia, albo many, kurde, będę mówił zamiennie naprawdę, do tego, żeby wykorzystywać battle arty, te moje okrzyki, które zwiększają mi obrażenia, albo, kurde, 1600, albo brać więcej estusów, nie? No bo też manę, punkty skupienia będę potrzebował do tego, żeby teraz się leczyć. Więc będą tutaj naprawdę przed nami bardzo, bardzo trudne decyzje. A teraz sobie troszeczkę pokonsumujemy. O Jezu, po 50, naprawdę takie coś się komuś chciał tutaj tworzyć. No dobra, jak to mam, no to już zużyjmy. Choć znając życie, mogłem z poziomu ekwipunku zużyć od razu wszystkie naraz. I w zasadzie to... użyj? Nie. Serio nie mogę kilku naraz? Nie musi mi, że z tego zrezygnowali, bo to by była głupota całkowita. Czekajcie, może tak dałoby radę? Nie, tak usuniemy. Czekajcie, nie musi mi, że... Naprawdę zrezygnowali z opcji użyj kilka. Dlaczego użyj wybrane? Może. A dobra, tylko inaczej to się nazywa. Myślałem, że będzie użyj kilka i tego słowa po prostu szukałem. Dobra, zwracam honor. Bardzo dobrze to jest, nie ma kroku wstecz. Pytanie, czy będzie krok naprzód w porównaniu do Demon's Souls też, którego nie wykonał żaden kolejny Souls. Mianowicie, nie wiem, punkt wiary. Mianowicie możliwość przeskoczenia przez jakieś niewielkie murki. Tak, takie coś było w Demon's Souls. Znaczy podchodziliście i była animacja, że po prostu on się wspinał, nie? Przez to przeskakiwał. Normalnie. Nie, że taki skok, coś takiego, tylko była inna zupełnie animacja do tego. Zobaczmy, ile staminy mi będzie... Aha, ja chyba muszę sobie dostroić ten czar. Kurde, tak się gubię na początku. Ale to myślę, że sobie spokojnie zaraz ogarniemy już przyzwyczajmy. Dostrój czar, dokładnie. Zbyt mało miejsca do strojenia. Kurde, kolejny problem! Ja nie wierzę, słuchajcie, że ja o takim czymś nie pomyślałem. No dobra, to będę musiał kolejne poziomy przeznaczyć w takim razie też w statystykę, która pozwoli mi zwiększyć liczbę zaklęć, czyli zgaduję, że w inteligencję trzeba będzie pójść, żeby mieć jeden punkt więcej. A teraz podejdźmy do Andrei, zobaczmy, czy on nie sprzeda jakiegoś tytanitu, bo tak naprawdę pod tutaj przyszedłem, żeby się tutaj zobaczyć tylko. Ha, widzę, że u siebie to tak typowo tylko mogę kupować, znaczy naprawiać, a kupować u tej kobiety raczej. Czyli u ciebie żadnych zakupów nie zrobimy niestety. Okej, rozumiem. A nie potrzebuję naprawy przypadkiem? Nie, wszystko się naprawia bardzo dobrze. Czyli tylko po prostu jak nam się całkowicie ekwipunek rozleci i zepsuje, to wtedy możemy sobie go naprawić. A tak to się automatycznie naprawia, czyli bardzo spoko opcja. Dobra, słuchajcie, w zasadzie to myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Mogę, że kupię sobie kilka tych bomb. Cholera wie, kiedy to się przyda, naprawdę. A tyle tych dusz mam, że z nimi nic za bardzo nie zrobię. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Myślę, że odcinek wyszedł naprawdę dość ciekawie. Patrzcie, przedmiot do koopa za 500 tylko. A propos koopa, to słyszałem też... Wysuszone palce należy używać z największą ostrożnością. Co to jest? Przedmiot do gier sieciowych, wysuszony palec z licznymi kłykciami. Używaj go do wzmacniania więzi z innymi światami. Pozwoli to na przysłanie trzeciego upiora, ale też drugiego mrocznego ducha, czyli coś za coś. Przyspiesza również przyzwanie tego ostatniego. Używaj z rozwagą. Od samego początku mamy już przedmiot do koopa, co jest bardzo, bardzo fajne. Nie musimy żadnego questu robić, jak na przykład w Dark Souls 2, tylko od razu możemy go sobie zdobyć. I też wiem, że jak ustawimy sobie hasło w Dark Souls 2, Dark Souls 3, przepraszam, ustawimy sobie hasło, jak na przykład w Bloodborne, to osoba na koopie jest skalowana do naszego poziomu. To jest świetną opcją, bo tak naprawdę niezależnie od poziomu możecie pograć ze swoim kolegą, koleżanką, ze znajomym po prostu. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemna opcja. Słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie już teraz dziękuję za uwagę. W następnym odcinku przeniesiemy się z powrotem do Lothric, do drugiego ogniska i zobaczymy, dokąd trafimy. Mam nadzieję, że Dark Souls 3 jak na ten czas wam się podoba i jest to naprawdę pod wrażeniem, jak ta gra się prezentuje, ale liczę też, że w końcu trafimy na bossów jeszcze bardziej wymagających niż Judex Gunder, bo na razie mieliśmy tylko jednego bossa. Trzymajcie się, na razie papa, dziękuję za uwagę i zachęcam do cennego materiału, a także do komentowania. Do następnego razu, odcinek powinien być, nie wiem, za kilka godzin myślę, znaczy za dwie, trzy może. Zobaczymy, trzymajcie się, hej!